Proszę Państwa, znowu wracamy do pytań, których Państwo tutaj nadesłali w sporej ilości, za co dziękuję, bo mam dzięki temu taki pogląd na to, czy to, co tutaj mówię w tych monologach, jest w ogóle kogokolwiek obchodzi, a Państwa pytania świadczą o tym, że obchodzi, no to po to to robię, więc nie mam lepszej satysfakcji. Pan Tomasz Gałaś pyta, panie Stanisławie, dlaczego mimo przejęcia stacji TVN przez kapitał amerykański telewizja ta nadal utrzymuje stanowisko proniemieckie? Wyraźnie sympatyzuje z Platformą Obywatelską zamiast proamerykańskim PiS-em. Dlaczego TVN mimo popierania opcji niemieckiej jest broniony przez ambasador Mosbacher i amerykański Departament Stanu? No to widzę, że pan wprawdzie wie, że TVN została przejęta przez kapitał amerykański, ale nie wie pan, że właścicielem tego kapitału jest pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. No i a ponieważ na obecnym etapie, na innym etapie, no to Niemcy Żydów mordowali, a na obecnym etapie Żydzi z Niemcami kolaborują. No i właśnie to jest ilustracja i wyjaśnienie przyczyn, dlaczego tu TVN prezentuje proniemieckie stanowisko i popiera ekspozyturę stronnictwa pruskiego, według mojej ulubionej teorii spiskowej, którą jest Platforma Obywatelska. No i to też wyjaśnia przyczyny, dlaczego pani Georgetta tak się angażuje w obronę TVN. No, najwyraźniej ma taki rozkaz i po to została tutaj umieszczona na stanowisku ambasadora. Pan Paweł Sagała, po co nam ta konferencja o Iranie? Bo wydaje się, że interesu w tym żadnego nie mamy. Chyba, że jednak mamy. Na przykład zapłacimy 2 miliardy dolarów i Amerykanie stworzą u nas bazę. No rozumiem, że pan Sagała pisze to ironicznie o tych 2 miliardach dolarów i bazie. Ja też uważam, że to jest błąd ze strony polskiej, a jeszcze gorzej, że ten błąd został zrobiony za darmo, bo jak już wspominałem, to ta konferencja z racji tej, że Iran nie będzie na nią zaproszony, przypomina trochę konferencję w Monachium w 1938 roku, kiedy to trzy państwa, Wielka Brytania, Francja i Rzesza Niemiecka, namawiały się, co tu zrobić z Czechosłowacją, albo konferencję jałtańską, na której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Sowiecki namawiały się, co zrobić z Polską. No i w rezultacie, jak wiadomo, Polska została sprzedana Stalinowi, tak jak się sprzedaje krowę. Powinniśmy o takich rzeczach pamiętać i wystrzegać się jednak przykładania ręki do takich łajdac, chyba że zostalibyśmy sowicie za nie wynagrodzeni, na przykład takim gestem ze strony Stanów Zjednoczonych, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchyliłby ustawę 447, a Izrael, władze Izraela oświadczyłyby ostentacyjnie, publicznie, że nie będą nigdy i wyrzekają się wszelkich majątkowych roszczeń wobec Polski. To tutaj moglibyśmy się trochę połajdaczyć, ale jeżeli to za darmo, no to fatalnie, jeszcze gorzej, bo to od strony moralnej też nam nie wystawia dobrego wizerunku. No a jeszcze w dodatku, jeżeli za darmo to robimy, no to już widać, cały świat ma okazję się przekonać, że jesteśmy durniami do kwadratu. Proszę Państwa, pan Adrian Łucznik. Co pan myśli o pomocy dla frankowiczów takiej, iż zadłużeni w frankach ludzie, to znaczy polegałaby na udzieleniu kredytu ludziom przez skok na spłatę kredytu we frankach. Przepraszam, może nie na czasie, ale wilk byłby syty i owca cała, opłacałoby się na lata. Nie musi to być skok Stefczyka, ale też Polski, no i zmniejszając ludziom raty. Wie pan, no ja, a kto by skokowi wyrównał, wynagrodził straty z tego tytułu, bo rozumiem, że ten kredyt, jeżeli ktoś nie może spłacić kredytu we frankach, to jest całkiem prawdopodobne, że innego też by nie mógł spłacić. No i w związku z tym, wie pan, ja jestem w ogóle przeciwny temu, żeby państwo się wtrącało w takie sytuacje cywilnoprawne,
kiedy to ktoś wziął kredyt i później nie może go spłacić. No to się zdarza, ale przecież gdyby kurs franka się zmienił nie tak niekorzystnie, jak się zmienił, tylko gdyby był korzystny albo jeszcze bardziej korzystny niż był w chwili wzięcia tego kredytu, to rozumiem, że żaden frankowicz by się tym zyskiem z nikim innym nie podzielił. W związku z tym no, nie ma żadnego powodu, żeby inni przejmowali na siebie obowiązek wyrównania strat, które z tego z powodu ryzyka walutowego ponieśli ci frankowicze. Ja w ogóle uważam, że należałoby bardziej brać pod uwagę taką przestrogę, że jeśli w ogóle brać kredyty, a to moim zdaniem to trzeba unikać tego za wszelką cenę, jeśli w ogóle brać kredyty, to brać je w walucie, w której się zarabia, a nie w żadnej innej, bo właśnie to pokazuje, że ryzyko zmiany kursu walutowego może być bardzo duże i zaskakujące, zwłaszcza kiedy kredyt jest spory. Pan Bartek Wincenciak. Co zrobić ze związkowcami? Co pan sądzi o tym całym Gdańsku po tym, co się stało w trakcie WOŚP-u? No, co zrobić ze związkowcami? To dwa pytania są. Nic nie trzeba zrobić ze związkowcami, tylko trzeba dokonać pewnych zmian w prawie, mianowicie trzeba związki zawodowe wyprowadzić z przedsiębiorstw. Związek zawodowy, ja jestem zwolennikiem swobody zrzeszania się, również związki zawodowe, tyle tylko, że to powinny być stowarzyszenia zwykłe, nie mające żadnych uprawnień władczych, na przykład, żeby samodzielnie decydowały o tym, czy wstrzymają funkcjonowanie jakiegoś przedsiębiorstwa. Takich uprawnień, bo to za duże uprawnienia i związki zawodowe z nich korzystają często tylko dlatego, żeby przelicytować inne związki zawodowe, ale poza tym, jakby funkcjonowały jako stowarzyszenia zwykłe, to niech sobie funkcjonują, jakby ktoś chciał do nich należeć w takiej sytuacji, to proszę bardzo. Natomiast wyprowadziłbym związki zawodowe z przedsiębiorstw. Właśnie dlatego, żeby tam nie odgrywały zbyt dużej roli, bo to jest szkodliwe i dla nich, i dla gospodarki, i stwarza niepotrzebne problemy. Co pan sądzi o tym samym Gdańsku? No, co się stało? No wiadomo, co się stało. Pan prezydent Paweł Adamowicz został zamordowany przez osobnika prawdopodobnie niezrównoważonego psychicznie. No, mam nadzieję, tam stwierdzono u niego schizofrenię. Mam nadzieję, że nie bezobjawową, tak jak to w Związku Radzieckim bywało, tylko prawdziwą. No i rozumiem, znaczy domyślam się, właściwie to już widać, że to wydarzenie posłuży do dyskontowania politycznego na wszelkie możliwe sposoby. Już tam zapowiadana jest wojna z nienawiścią, a wiadomo, kto jest siewcą nienawiści. Faszyści są siewcą nienawiści. No i na jakiego faszystę nieubłagany palec, czyj ten palec będzie, a to jeszcze tutaj wszystko przed nami. No i ten nieubłagany palec wskaże, no to z tymi faszystami trzeba się zrobić porządek, bo to nie może tak być. Świat już dostatecznie dużo wycierpiał z powodu nienawiści, żeby nienawiść nie została znienawidzona. No i przewiduję, że zwłaszcza w roku wyborczym będziemy mieli gdańskie liturgie smoleńskie, bo paliwo smoleńskie już się wypaliło, więc czas nadszedł na następne. No i morderstwo pana prezydenta Pawła Adamowicza znakomicie może posłużyć jako takie paliwo, bo zwłaszcza no, pan Paweł Adamowicz już jest nieboszczykiem, a więc już sam nic nie powie. W związku z tym można będzie włożyć w usta wszystko i on nawet nie zaprotestuje. Pani Marta Lempart też jakieś nadzieje w związku z tym ma. Ona dotychczas się koncentrowała na obronie wagin i cipek przed penetracją przez nienawistników. No ale to kto wie, czy tutaj pod patronatem właśnie jakiś ruch nie powstanie. Także nie wiem, czy pan Adamowicz byłby zachwycony, no ale już nie będzie miał nic do powiedzenia w tej sprawie. Także wiele, jak to mówił Józef Ozga Michalski, to starsi ludzie to jeszcze go pamiętają, w 1967 roku, jak była wojna sześciodniowa,
to wiedział, że w dymach bijących z wojny izraelsko-arabskiej wielu próbuje uwędzić sobie swoje półgęski ideowe. Otóż tutaj mnóstwo ludzi będzie próbowało uwędzić sobie półgęski. To już się właściwie dzieje. Proszę Państwa, co pan sądzi, pan Antoni Zalewski pyta, co sądzi pan o kandydaturze Krzysztofa Kononowicza na planowanych na 2020 rok wyborach prezydenckich oraz partii Młoda Polska Pawła Popka Mikołajowa. No, myślę, że zgłoszenie kandydatury pana Kononowicza bardzo wielu ludzi w Polsce ucieszy, więc tak myślę. Natomiast o partii Młodej Polsce, Młoda Polska nic nie wiem, w związku z tym nie mam nic do powiedzenia. Pan Jarosław Opryński. Czy pan Adamowicz mógł zostać skreślony przez oficerów prowadzących jako zużyty słup lewych interesów? Jest taka teoria spiskowa. Właśnie dzisiaj się z nią zapoznałem. No, myślę, że nie, dlatego że pan Paweł Adamowicz jako prezydent, jako kandydat na prezydenta został dosyć dokładnie poprześwietlany z różnych możliwych stron, no i jak dotychczas nic mu tam nikt nie zrobił. W związku z tym, skoro okazał się taki odporny na rozmaite próby, że tak powiem, załatwienia go przy użyciu niezawisłych sądów, no to oficerowie prowadzący, o ile w ogóle jacyś byli, nie mieli żadnego powodu, żeby go skreślać, zwłaszcza w taki sposób. Zwłaszcza w taki sposób. Pan Jakub Łachnowicz. Jefferson czy Hamilton? Nie bardzo wiem, o co chodzi, także proszę może rozwinąć to pytanie. Pan Jan Krzysztof Drzewo. Mam do pana pytanie. Ostrzega pan, że żydowska okupacja może być gorsza od okupacji rosyjskiej i niemieckiej podczas II wojny światowej? Jest to straszna wizja. Co pan zaleca zrobić, mając przed sobą tak wesołą przyszłość? Zostać czy uciekać z Polin i stolicy Warszawy? Jeśli uciekać, to gdzie? No, gdzie oczy poniosą, można uciekać. Ja akurat nie zamierzam, natomiast wyjaśniam też, dlaczego uważam, że ta okupacja może być gorsza. Dlatego, że i podczas okupacji niemieckiej, i podczas okupacji sowieckiej mogliśmy mieć nadzieję na odsiecz. A teraz nie będziemy mieli żadnej nadziei na żadną odsiecz. W tym sensie ona może być straszna. Nie sądzę, żeby w tym sensie była straszna, że będą nas tutaj okupanci mordowali, bo czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS, gdzie z niemiecką pedanterią był obliczony zysk, jaki Rzesza Niemiecka miała z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazało się, że to bardzo niewiele, kilka marek, nawet przy uwzględnieniu takich pozycji drobiazgowych, jak dochód z utylizacji zwłok. W związku z tym z żywego takiego okupowanego ma się lepszy dochód niż z martwego. Na przykład pożyczy mu się na wysoki procent kredyt, jeszcze nie daj Boże, we frankach, no i będzie pracował do końca życia i jeszcze może być szczęśliwy. Także myślę, że na tym będzie polegała, a w dodatku towarzyszyć będzie tej okupacji ożywiona działalność rozmaitych Volksdeutschów, którzy od małego będą polskim dzieciom wpajali, że to jest wszystko dla ich dobra. Tego nie było w czasie okupacji niemieckiej. Niemcy nie chcieli, nie zmuszali nas do świergolenia. Sowieci już tak, ale Niemcy nie. Do tego stopnia nami pogardzali, że nawet tam im się nie chciało nas zmuszać do świergolenia. Sowietom się chciało, bo Sowieci inaczej już traktowali te swoją misję okupacyjną. No i w związku z tym Józef Mackiewicz takie gorzkie stwierdzenie tam opublikował, że Niemcy robią z nas bohaterów, a Sowieci robią z nas gówno. Jakich bohaterów? No przypomnę taki wierszyk, który anonimowy niestety, ale krążący po Warszawie w czasie okupacji. Popatrz matko, popatrz ojcze, oto idą dwaj Volksdeutsche. Co za hańba, co za wstyd. Jeden Polak, drugi Żyd. Proszę Państwa, pan Przemek Krzyszczak.
Szanowny panie Stanisławie, czy pan przygotowuje się do tych materiałów, w których pan opowiada o ostatnich wydarzeniach i komentuje je w wybitny sposób? Dziękuję bardzo. Mam na myśli jakiś scenariusz. Czy pan sobie rozpisuje, co ma powiedzieć? Czy to wszystko idzie spontanicznie? I jeszcze jedno takie skromne pytanie. Co pan sądzi o tym, że w świetle prawa gospodarz nie może zabić na przykład własnej świni? No, zacznę od końca. No to sądzę, że własność ulega postępującej erozji. Własność prywatna ulega postępującej erozji. Jeszcze nie daj Boże dojdziemy do takiej sytuacji, że świnia jako istota czująca będzie obdarzona prawami wyborczymi. Kto zostanie rzecznikiem trzody chlewnej, no to ma zagwarantowany sukces nawet w wyborach prezydenckich. Zdaje się, że liczba trzody chlewnej przekracza liczbę wyborców pełnoletnich, także widać, że ktoś, kto by został rzecznikiem, a jeszcze inne zwierzęta, przecież są krowy, tam kozy, barany i tak dalej, no nie mówiąc o dzikach przecież teraz, no kto by został rzecznikiem dzików, to może liczyć na sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a cóż dopiero taki. Co do samego, no zastanawiam się oczywiście, co powiedzieć i jak. Także trochę w tym sensie się przygotowuję, śledzę wydarzenia i tak dalej. No ale trochę spontaniczności też jest, bo niektóre pomysły czy sformułowania przychodzą mi do głowy w trakcie. No i dlatego tu i, że tak powiem, premedytacja i spontaniczność występują łącznie. Mam nadzieję, że efekt jest dobry. Proszę Państwa, następne pytanie. Pan Patryk Walczyński. Wolałby Pan żyć w niepodległej Polsce, w której panuje socjalizm, czy w Polsce zajętej przez inne państwo, w której panuje kapitalizm? Boże. No, to jest takie pytanie trudne, dlatego że ja kiedyś się nad tym zastanawiałem w latach 70., kiedy wydawało mi się, że niepodległość to właściwie odzyskanie przez Polskę niepodległości rozwiązałoby wszystkie problemy, ale przypomniałem sobie wtedy, zwróciło moją uwagę, że przecież Chiny czy Związek Sowiecki za Stalina były państwami niepodległymi, a nie chciałbym tam mieszkać za żadną cenę, więc zrozumiałem wtedy, że niepodległość jest tylko środkiem, a celem jest coś innego, celem jest wolność. Tak jak to kanclerz Jan Zamoyski powiedział, że Rzeczpospolitą mamy po to, żebyśmy wolności naszych zażywali. Socjalizm jest ustrojem niewolniczym. W związku z tym, no, nie, jeśli mielibyśmy niepodległość wykorzystać w ten sposób, żebyśmy się wszyscy nawzajem zakuli w kajdany, no to rzeczywiście mija to się z celem. Natomiast no, wolałbym żyć w ustroju wolnościowym, ale czy koniecznie pod obcą władzą? Myślę, że nie jest to konieczne. Bardzo dziękuję Państwu. Na tym na razie kończymy. Wrócimy do pytań w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.